Za nami rok Marii Konopnickiej, zorganizowany z okazji 180. rocznicy urodzin pisarki. Była patronką roku 2022 zarówno uchwałą Sejmu, jak i Rady Miasta Kalisza. Miasta, w którym spędziła jedynie dzieciństwo i wczesne lata młodości, ale nazywała miastem rodzinnym. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka, oddając hołd wybitnej poetce, nowelistce, publicystce, tłumaczce, działaczce społecznej oraz popularyzatorce idei niepodległościowych, przygotowała bogaty program zdarzeń przybliżających życie, osobowość i twórczość zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłych. W Galerii 66 w Bibliotece Głównej powstała wystawa Mariaże Marii. Mariaże, czyli związki pisarki z miejscami, ludźmi, ideami, funkcjami. Mieliśmy więc Marię Suwałczankę, Kaliszankę, kobietę, matkę, pisarkę, redaktorkę, turystkę i patriotkę. Ekspozycja, połączona wielokrotnie z dodatkowymi wykładami, lekcjami, spotkaniami, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pokazywana była w kilku miejscach, również poza Kaliszem, i otrzymała zaproszenie do Warszawy. Po raz pierwszy Kaliska Instytucja Kultury zyskała szansę prezentacji w Senacie Rzeczypospolitej. W kwietniu ruszyła nasza akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych Kaliszan pod nazwą Bank Magnesiaków. Wspólne przedsięwzięcie biblioteki i banku PKO podbiło serca dzieci. Pomysł zbierania naklejek jakut w zamian za wypożyczone książki oraz magnesów w kształcie zwierząt z wierszy Marii Konopnickiej, które można przyozdobić i zdobyć dodatkowe nagrody, okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki akcji zyskaliśmy prawie 400 nowych czytelników. Wspólnie odkrywaliśmy Marię Konopnicką na nowo również w internecie. Wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka Mleka stworzyliśmy interesujący cykl rozmów pod hasłem Maria ma moc, w którym Izabela Fytkiewicz-Paszek przepytywała Anetę Kolańczyk, piszącą właśnie książkę o autorce Roty. W organizację Roku Marii Konopnickiej włączyły się wszystkie filie naszej biblioteki, a zajęcia jej poświęcone, które przebiegały pod wspólnym hasłem M jak Maria, przybierały różne formy – literackie, plastyczne, teatralne. Filia numer 3 ogłosiła także konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych. Jego finał, łączący wręczenie nagród ze wspólną zabawą, odbył się w Komoda Club Residence. Na finał obchodów Roku Marii Konopnickiej zaplanowaliśmy krzyżówkę Maria w kratkę. Samo jej rozwiązanie, przyznali uczestnicy, było satysfakcjonujące, a już odebranie nagród podarowanych przez kalickie instytucje i firmy dodatkowo wielką radością. Dziękujemy naszym czytelnikom, że spędzili ten rok z nami i Marią Konopnicką.